Hejka, ja idę do koni. Nagrywam jeszcze w domu, bo podobno wieje na polu i zobaczymy, jak to z mikrofonem i z tą kamerką. Plan jest taki, żeby wylążować Barbie, przywrócić ją powoli do pracy i później może wsiądę na Santanę i Wasia, ale to zobaczymy, jak mi czas pozwoli. No, to na razie wyłączam się. No i idziemy na pastwisko, albo najpierw do siedlarni, bo jeszcze kluczy nie wzięłam. Dobra, ja idę właśnie na pastwisko po Barbie. Mam nadzieję, że ma kantar. Przynajmniej powinna mieć, bo idę z samym uwiązem, a nie chce mi się wracać. Myślę, że ją wylążuję dzisiaj. Tylko zobaczymy w ogóle, jak ona chodzi, bo nie była u nas za długo. Trochę ją polążowaliśmy, ja na niej parę razy siedziałam. W zasadzie jeszcze nie wiemy, czy ona w ogóle jest zajeżdżona. Chociaż powinna być, bo prowadzi je. Powinna być w zasadzie. Jak na niej siedziałam, to nic nie robiła. No ale zobaczymy, jak to w ogóle. Ale w ogóle jest piękna, złota jesień teraz. Pokażę wam. Nie wiem, czy będzie widać złote liście, ale tam wszędzie naokoło jest złoto. Jeszcze pewnie parę dni będzie brązowo i deszczowo. Ale się zmachałam, w ogóle kondycji nie mam. No i zobaczymy, czy w ogóle Bellę brać, czy nie. Ale myślę, że do wyczyszczenia nie będę brała Belli. Wezmę samą Barbie, a przyjdę na tą ujeżdżalnię, żeby była blisko Bella po prostu. Ale one są jakoś mało zżyte z sobą. Barbie się pewnie zdziwi, że po nią idę. Barbula! A! Nic do jedzenia nie mam tym razem, Barbie. Czekaj. A! Jedną ręką to się fatalnie robi. Dlatego muszę sobie pomóc. Co, Barbie? Idziemy. Do pracy musimy wrócić. Jeszcze widzę, że kopyta masz niezrobione. Ramciu cię zaniedbuje. Barbie. Ma trochę przerośnięte, nawet bym powiedziała, że bardzo przerośnięte. No ale co? Barbie jest w dobrym tym kondycji, więc myślę, że powinno nam pójść sprawnie. Ale nie wiem, czy zakładać jej o głowie na to lążowanie, czy nie, ale może założę, żeby w razie czego nie za bardzo nie sponiewierała. Dobra, biorę szczotki. Kopystkę, jakąś tą krzywę, mięciutką. Jeszcze wezmę sobie tak o głowie Barbie, leży tutaj. O, przesypane czami. Dobra. A to musimy wziąć lążę. Lążę jakaś jest. Tej nie lubię. Czy wy też tych ląży nie lubicie? Ja ich bardzo nie lubię. Jeszcze zobaczę, co tam Barbie robi. Ale to tylko wiatr. Tej też nie lubię, bo przeciera ręce. O, to jest moja ulubiona ląża. Też tak macie? Ulubiony sprzęt? Na 5 ląży tylko ta. Jeszcze jest taka czarna, ale ma po prostu ty karabinczyk. A, dobra. I muszę wziąć uwiąz w razie czego. Jakby nie chciała mi podać tylnych nóg, bo miała rozwaloną nogę i miała uraz i nie chciała dawać tej nogi. Barbula, przesuń się. Ciekawe, czy coś się nagrywa. Barbie będzie biała kiedyś, siwa. Ja myślę, że tak, bo jak książę do nas przyszedł, też był taki ciemny, a teraz już jest prawie siwy. Prawie albo już jest siwy. Nie powinno się tak ciągnąć ogonów. Ale ona trochę, nie oszukujmy, została u nas sama sobie, odkąd urodziłaś robaka. Najpierw owozy, później jazdy. Później nasze studia i tak
No to okej, ubieramy o głowie. No i może coś porobimy. Mam nadzieję, że Bella nam będzie za bardzo nie przeszkadzać. No ale co zrobisz? Dobra, może nie uciekniesz. Oby. No, hop. Zaczynaj, bo ostatnio chyba w tym ciąży chodzi. Musimy dopasować. Powinny być dwie zmarszczki. Teraz wam je pokażę. Ogólnie tu na wędlinę powinny być dwie zmarszczki, więc w zasadzie możemy jeszcze je podciągnąć z jednej strony. Chyba teraz powinna mieć trochę lepiej. A ty, Bella, nie gryź. Okej. Okay. A tak się z tej ciekawości wam powiem. Na razie będzie się nam dwa palce, a po gardle na. Ale jej dzisiaj nie będę mocno. Bądźcie dla nas wyrozumiali. To jest pierwsza ląża od Bella, Barbie od jakiego czasu? Oj, widzę jej wzrok. Co ty chcesz ode mnie, człowieku? Od bardzo długiej przerwy. Nie bój się, Bata, ej. Ale myślę, że szybko pójdzie. Tylko Barbie, nie idziesz w tą stronę. Mhm. Okej. Na razie spróbujemy może bez bacika. Powoli, ale chyba muszę ją domknąć batem. Nie w tą. Hola. Prr, prr, prr. Nie chciałam cię przestraszyć, misia. Nie. Nie w tą stronę. Okej. Oj, kamień akurat nam się tu wziął. Na razie z tempikiem, żeby się roztępować. Nie, nie, nie. To się nie podoba w tej stronie. No ale powolutku, powolutku musimy dojść.
Hola, hola, hola. Prr, gdzie jest ten kamyk? Prr. Prr. Stępem. No i lecimy, Barbie. Bella nam oczywiście przeszkadza. No ale trudno, dziurę w płocie mamy i... Ale trochę się od niej odsuniemy. Tutaj tak powinno być git. Trochę nas będą rzeczy ograniczać, więc myślę, że to lepiej. Nie w tą stronę. Misia, w tą. Tak, dobry konik. No, już zaczyna kumać. Ona chodziła na ląży, więc to jest tylko takie prrr, prrr, z tempem. Tylko taka przypomnienie. Pamiętajcie, jak chcecie, żeby koń zwolnił, to zawsze mówimy spokojnym głosem, bez paniki, opanowanym, przeciągamy wyrazy z tempem. A jak chcemy, żeby koń szedł trochę żwawiej, to my też musimy mówić energicznie, z werwą. Dalej, żwawiej. Dalej. Nie jemy, nie jemy, ty Barbie. Okej, okay, no to co, ruszamy kłusem. Kłus. Kłusem. Trochę sobie pomożemy baćkiem. Dalej, dalej. Okej, okay, wracam. Spróbujemy zagalopować. Już Barbie trochę się rozruszała. No to co, Barbie? Galop. Hop. 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 Galop. Hop. Galopuje. Dzika. Trochę jej dam większe koło. Na dzisiaj styknie. Musimy poprawić trochę rondpen, żeby to wyglądało jakoś tam, bo jest bardzo krzywo. A konie tak galopu się ciężko uczy na nieograniczonej przestrzeni. Okej, okay, i do stępa. Prrr. Myślę, że ją ściągnę. Chociaż trening słabo, mnie interesuje się mną tylko źrebakiem. Tak nie powinno być, Barbie. No ale jutro trochę dłużej. Nie możemy też jej dać nie wiadomo ile treningu za pierwszym razem. Bo to nie o to chodzi, żeby miała zakwasy na drugi dzień. A jak ja nie lubię nowych ogłowi, nie nasmarowanych. Dobra, ściągniemy ci to. Mua. Lecisz. Ciekawe, czy wyjdzie tą dziurą. Nie wyjdzie, bo jest za duża. To Barbie, może polatasz trochę luzem jeszcze. Oczywiście jedzenie. Jedzenie ważniejsze ponad wszystko. Ale... Nie uciekaj! No ale podsumowując... Myślę, że nie było dzisiaj źle. No na pewno było krótko. Nie czuję do mnie jeszcze jakiegoś szacunku i wsparcia, by uciekła ode mnie, a powinna zostać. No ale to wszystko czas, czas, jeszcze raz czas. A nie chcę jej za bardzo ganiać, żeby nie miała jutro zakwasów, bo no nie wiem jak jutro ze mną, u mnie ze mną będzie z czasem, bo no od rana zaczynamy praktycznie jazdy, więc sobota niedzielna na pewno jej nie ruszę, bo no po prostu nie będzie jak. To ja się z wami żegnam, może jeszcze wrócę. No, Santany raczej nie będziemy nagrywać, bo w zasadzie nic ciekawego nie będziemy robić. No bo ona jest, no, źrebna, więc w zasadzie pewnie jakieś drążki, jakieś takie rekreacyjne bardziej rzeczy, żeby ją utrzymać po prostu jeszcze w kondycji. No Waśku, mam coś pojeździć, no ale Wasik to też tak raczej rekreacyjnie, więc nic ciekawego się nie będzie raczej dziać. Dobra, ja jeszcze pokręcę się między końmi, pokręcę fajne przebitki, żeby było co do czego. No to kolejny raz, pa!